Teraz chciałbym, abyśmy mogli przez chwilę nastawić się na dłuższą chwilę, aby rozważać Boże Słowo. Ktoś jest już przygotowany, gotowy, zapnijmy pasy, bo Bóg ma dobre rzeczy dla nas. Chcę zacząć pewną historią, pewnego człowieka. Miał na imię Jurek po polsku, ale oryginalnie George. Nazwisko było niemieckie, Müller, George Müller. Po polsku Jerzy Miller, trochę łatwiej. Był Niemcem, który pojechał do Wielkiej Brytanii, by tam głosić Ewangelię dzieciom. Założył domy dziecka, sierocińce, które przyjmowały setki, a później tysiące dzieci. I któregoś razu personel, czy ktoś z personelu przyszedł do Jerzego Millera rano przed śniadaniem i mówi: George'u Millerze, czy nie wiem, jak się tam do niego zwracali, mówi: mamy problem. Mówi: co się dzieje? A oni mówią: no nie mamy co dać dzieciom na śniadanie. Co robimy? Czy odwołujemy śniadanie? A on mówi: nigdy w życiu. Mówi: nakryjcie stoły, wszystkie, nie wiem, tam zastawy, talerze, sztućce i dajcie gong na śniadanie, a ja idę, mówi George Miller, do swojego gabinetu się modlić. I kiedy wszystkie dzieci zeszły, po tym gongu przyszły, zasiadły i ktoś to prowadził, wszystko mówi: teraz będziemy się modlić. Zaczęli się modlić, skończyli modlitwę, amen, i nagle dzwonek do drzwi. Wychodzą, okazuje się, że piekarz stoi tam na zewnątrz i mówi: zepsuło mi się koło u wozu naprzeciwko tego budynku. Cały chleb, który mam, nie możemy nic z nim zrobić, może wy możecie w jakiś sposób go użyć. I było śniadanie. Ale to, co chcę zwrócić uwagę, to, że modlitwa sprawiedliwego wiele może. Że modlitwa człowieka, który ma wiarę i wierzy Bogu, wiele może. Tym człowiekiem możesz być ty. Tym człowiekiem Bóg pragnie, aby był każdy z nas. Abyśmy się modlili o to, co niemożliwe, by stało się możliwe. Aby to, o czym Warszawa nie słyszała nigdy, się stało dzięki Tobie. To, o czym w Polsce nie słyszano od, nie wiem, wieków, setek lat, by się to działo. Ktoś jest gotowy, na co będziemy dalej mówić? Jest pewien sposób. Sposób, jaki chcę dzisiaj przedstawić i zachęcić nas do tego sposobu, jak żyć, w jaki sposób przeżywać swoje życie. Zanim może do tego dojdę, powiem, że zatytułowałem to dzisiejsze słowo w taki oto sposób: jak w końcu zmienić swoje życie. Nie jak zmienić swoje życie, jak w końcu zmienić swoje życie. Ponieważ wielu ludzi próbuje zmieniać swoje życie. Próbuje coś zmienić w swoim życiu. I czasami ta zmiana przychodzi, ale jest powierzchowna. Ktoś wie, o czym mówię? Przychodzą zmiany, ale nie takie, na jakie czekaliśmy. Przychodzą zmiany, ale nie na tyle głębokie, by pozostały. My chcemy coś więcej niż zmiany, chcemy przemianę. Zmianę można znowu zmienić, ale jak coś jest przemienione, to już nie można zmienić. Co to jest ta przemiana? Kiedyś o tym głosiłem, dzisiaj tylko krótko powiem. To przemiana jest wtedy, kiedy szkodnik, larwa, gąsienica, caterpillar, gąsienica staje się motylem. I nie można później z motyla zrobić dżdżownicy, nie wiem, caterpillara, to dokładnie to gąsienicy. Nie można. Jeśli byśmy oderwali skrzydła i oderwali nogi, to z motyla nigdy nie będzie znowu gąsienica, tak? Dlatego, że to jest głęboka przemiana wewnątrz. I o to chodzi. I mówię tak dzisiaj, jak w końcu zmienić swoje życie, ponieważ czasami są pewne zmiany, ale nas nie zadowalają. Te zmiany trwają, aż jesteśmy naprawdę, naprawdę zdesperowani. Mówimy: jak w końcu, Boże, coś się nie zmieni, to nie wiem, co będzie. Muszę, chcę, pragnę, mam pragnienie, głód tego, abyś coś, Boże, w końcu w moim życiu zmienił. Czy ktoś ma taki głód Boga? Takie pragnienie. Jeśli jesteś, to podnosisz rękę, to słowo jest do ciebie. To słowo jest do ciebie. Żeby coś naprawdę się zmieniło. Nie powierzchownie.
ale by ludzie wokół ciebie to zobaczyli. Ludzie w twojej szkole, ludzie na twoich studiach, ludzie w twojej pracy, ludzie w twoim biznesie, ludzie, z którymi mieszkasz, ludzie w twoim bloku, akademiku, czy nie wiem, sąsiedzi wokół domu, którego mieszkasz. Jak w końcu zmienić swoje życie? Jest jeden główny sposób. I o nim zaczęliśmy mówić już tydzień temu. Zaczęliśmy mówić o tym, że istnieje potężna siła z nieba. Jest to Boża łaska. To nie nasze ludzkie wysiłki i starania i uczynki i pragnienia, ale Boża łaska. I mówiliśmy tydzień temu o tym, skąd pochodzi Boża łaska. Mówiliśmy, że nie pochodzi z dołu, ale z góry, nie z ziemi, ale z nieba. Moglibyśmy powiedzieć, jest made in heaven. Zdziałano w niebie. Wyprodukowano z niebie, w niebie. Prawdziwa Boża łaska pochodzi z nieba. Mówiliśmy też, czym jest ta Boża łaska, że to jest ponadnaturalna przychylność, niezasłużona przychylność. I to jest uzdalniająca nas moc do potężnej zmiany wewnątrz nas, naszego życia. Mówiliśmy o tym, że to jest Boża miłość, to jest Boże miłosierdzie. Personifikacja tej Bożej łaski to osoba Jezusa Chrystusa, to Jezus Chrystus. Chcemy więcej łaski, potrzebujemy więcej Jezusa. Pragniesz więcej łaski, potrzebujesz więcej Jezusa. Potrzebujemy więcej Jezusa. Potrzebujemy bardzo dużo Jezusa. I mówiliśmy także o tym sposobie, jak przyjmować Bożą łaskę. Próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie, co zrobić, aby Boża łaska działała w naszym życiu. Boża łaska jest jak grzyby, mówiliśmy. Jest blisko nas wiele grzybów, ale tylko ci, którzy pójdą do lasu rano i zaczną je zbierać, dostaną je za darmo. Tylko ci, którzy przygotują się, żeby coś wziąć. I mówiliśmy jeszcze o czymś bardzo ważnym, że prawdziwe chrześcijaństwo to nie jest to, co my robimy dla Boga, ale to, co Bóg robi dla nas. I mówiliśmy także o tym, że całe chrześcijaństwo jest dla chętnych. Dla chętnych. Modlitwa jest dla chętnych rano, jutro wstaczyliście jest dla chętnych. Każde spotkanie w kościele jest dla chętnych, wszystko jest dla chętnych. I o tym mówiliśmy tydzień temu, a dzisiaj chcę mówić, jak tak w końcu zmienić swoje życie. I odpowiedź jest taka, jest sposób przez łaskę, ale łaskę Bożą. Nie łaskę ludzką, nie ludzkie jakieś propozycje i starania, ale przez Bożą łaskę. Ale jeszcze powiedzmy o kilku rzeczach takich wstępnych, które są bardzo ważne, to jest mój pierwszy punkt. Mówi o tym tak, kiedyś spytano się wielkiego teologa XX wieku. Uważa się, że to był największy z teologów XX wieku. Ci, którzy studiują teologię, albo będą studiować, albo trochę gdzieś jej liznęli, na pewno wiedzą, że chodzi o Karola Bartha. Ale może nie wszyscy słyszeli, przybliżę nam tą postać. Karol Barth to jest ktoś, kto jest uważany za najwybitniejszego myśliciela chrześcijańskiego poprzedniego wieku, XX wieku. Był Szwajcarem, zmarł w 1968 roku. Karol Barth napisał wiele teologicznych rozpraw, wiele teologicznych, głębokich, bardzo głębokich teologicznych książek. Między innymi napisał na przykład taką książkę, która jest po polsku, jak Dogmatyka w zarysie. I ta książka, wiecie, dogmatyka, jak słyszymy to, o czym myślimy, będzie ciężko. Ale ta książka została przetłumaczona w ponad 100 języków na świecie. 100 języków. Znaczy, że ludzie chcą czytać taką książkę. Znaczy, że ludzie są zainteresowani dogmatyką, chociaż to jest głęboka teologia. O czym mówi dogmatyka w skrócie? Mówi o Bogu, kim jest Bóg, kim jest Chrystus, kim jest Duch Święty. Mówi o wierze, mówi o podstawach naszej chrześcijańskiej wiary. Jak ktoś chce, można czytać, ale nie o tym chcę dzisiaj powiedzieć. Więc coś jeszcze odkryłem, że ta książka przekroczyła już 3 miliony egzemplarzy tylko w całej Europie. Rozumiemy, to nie jest jakiś super bestseller. Ktoś napisał, wiecie, coś ciekawego, typu chata i tak dalej, wszyscy oglądają, ekranizacja. Nie, to jest teologia, dogmatyka. A 3 miliony, czyli znaczy, że ludzie liczyli się z tym, co mówił ten człowiek. Byli zainteresowani, na wszystkich uczelniach teologicznych nauczają na temat tego, jak Bóg używał tego człowieka, Karola Bartha. I temu wielkiemu myślicielowi, wielkiemu filozofowi chrześcijańskiemu, jednemu z największych teologów, największych umysłów, jakich wydała nasza Ziemia,
naszych czasów. Niektórzy twierdzą, że to jest największy umysł zaraz po Janie Kalwinie, tak? Jan Kalwin, później długo, długo nic i Karol Barth. O. Więc zadano mu pytanie, jaka jest największa myśl, jaka przeszła kiedykolwiek przez jego głowę? No, powiedział tak, po angielsku, to brzmi tak. Jesus loves me. This I know, for the Bible tells me so. Po polsku brzmi to, Jezus mnie kocha, to wiem, bo Biblia mi mówi o tym. Wiecie, co to jest? To jest naprawdę najprostsza piosenka, jaką śpiewają małe dzieci na szkółce niedzielnej. I mówi się o tych wszystkich wielu teorii, dogmatów, teologii. Mówi, jest jedna myśl, że Bóg mnie w Jezusie kocha. Bo mi moja Biblia o tym mówi. To jest największa myśl, jaka kiedykolwiek przeszła, mówi, przez mój umysł. To jest coś najistotniejszego. I chciałbym, byśmy zaczęli się nad tym zastanawiać. Nie rzeczy skomplikowane i trudne i wielkie z pierwszego punktu widzenia są najważniejsze, ale proste i podstawowe są kluczowe, są główne, są najważniejsze. I chciałbym, żebyśmy mogli pomyśleć przez chwilę o tej miłości, ponieważ Bóg powołał nas do więzi z sobą i ta więź ma być oparta na czym? Na miłości. To jest okazaniem przez Boga nam, ludziom, łaski, aby ta więź była na podstawie miłości. Nie nakazów i zakazów, nie starania się robienia czegoś albo powstrzymywania się od czegoś. Niestety wielu ludzi tak rozumie Boga, tak rozumie chrześcijaństwo, chociaż nawet, mówię, jestem przeciwko religii. Jestem przeciwko temu czy tamtemu. Chcę chodzić do tego ewangelicznego, biblijnego kościoła w ostatecznym rozrachunku, żyją trochę w prawie, zakazach i nakazach, a trochę w łasce. Jest taki pewien sposób życia. Można żyć cały czas starając się coś robić i zrobić, kimś być, a można żyć w Bożej łasce, przyjmując cały czas. To nie znaczy, że kiedy przyjmujemy, to nic nie robimy. To nie znaczy, że się nie pocimy, nie męczymy, nie płacimy ofiary, nie ofiarujemy siebie samego i nie jest ciężko. Ale znaczy, że to wszystko przyjmujemy. Pozwólcie, że powiem krótkie świadectwo o sobie. Naprawdę będzie krótkie. Wielu ludzi, i ja kiedyś do takich należałem, opiera się na tym, co oni mogą zrobić dla Boga. Jak oni mogą być święci, wspaniali i dobrzy. I powiem kilka słów o sobie. Nigdy nie paliłem, nie piłem, nie tańczyłem, nie cwaniaczyłem. Naprawdę. Nigdy nawet nie brałem narkotyków. Nawet nie grałem w karty. W domu naszym nie było nawet telewizora. Jak chciałem zobaczyć Czterech Pancernych i Psa, albo J23, stawkę większą, to szedłem do kolegów, to szedłem do sąsiadów. I mimo tego, że nie przeklinałem, nie piłem, nie paliłem, nie tańczyłem, tylko do kina chodziłem. Ale starałem się tak naprawdę żyć w sposób jak najlepszy i uważałem siebie trochę za lepszego od innych, bo oni palą, piją, biją się, źle robią, a ja staram się. Taki, wiecie. I przed Bogiem, jeśli chodzi o relacje z Bogiem, wcale nie byłem lepszy od wszystkich moich kolegów i rówieśników. To jest Ewangelia. Ewangelia łaski, Bożego miłosierdzia i Bożego działania. Co potrzebowałem? Pokuty przed Bogiem. Potrzebowałem Bożej łaski, by się nawrócić. Potrzebowałem łaski, żeby mieć relację z Bogiem. Możemy iść dalej? Możemy mówić dalej? Popatrzmy na Boże Słowo. Za chwilę będziemy czytać. Jest taki fragment w Rzymian 8:31, który mówi o tym, że miłość, a nie prawo, to klucz więzi naszych z Bogiem. Ten Rzymian 8:31 mówi, jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? To, co chcę dzisiaj powiedzieć, to, że Bóg ma łaskę i jest za tobą, jest za nami. Nigdy nie jest przeciwko nam. Ludzie myślą czasami,
że Bóg jest przeciwko nim, ale Bóg nigdy taki nie był, nie jest i nie będzie. Bóg jest za nami. Nieważne, czy my nie pijemy i nie palimy i się nie łajdaczymy, czy się staramy i nam nie wychodzi, albo nawet jeśli to wszystko zrobiliśmy i masę wszystkich innych złych rzeczy, o których nie chcielibyśmy ktokolwiek wiedział, to i tak Bóg jest za nami. Bóg jest za tobą. Bóg jest za nami. Jeszcze coś odkrywam. To jest fenomenalne. W Starym Testamencie, nie będziemy tego czytać, niedawno czytaliśmy, jest taka historia proroka Eliasza, który na górze Karmel był, wysłuchał Bóg jego modlitwę i przyszedł ogień z nieba. Ktoś chciałby mieć taką moc modlitwy? Później się pomodlił, zaczął padać deszcz po 3,5 roku wielkiej suszy. Ktoś chciałby taką mieć siłę, moc, autorytet, wiarę. I to Eliasz, to prorok Eliasz, to ktoś, kto robił wielkie wrażenie w Izraelu w tamtych czasach. To ktoś, o kim kiedy Pan Jezus się narodził, mówiono, o, ma przyjść Eliasz. I Jezus, kiedy się pytał swoich uczniów, za kogo mnie ludzie uważają, to niektórzy mówią, za Eliasza albo Jeremiasza, jednego z tych wielkich, potężnych proroków. I Eliasz wskazał na Jezusa. Eliasz był człowiekiem pełnym Bożej łaski. Jezus, kiedy narodził się, był pełen Bożej łaski. I teraz w Starym Testamencie, w pierwszej Księdze Królewskiej, nie patrzmy, możemy zapisywać, teraz tylko skupmy się na tym, 19 rozdział, pierwszy i drugi werset, mówią o tym, że pojawiła się pewna bezbożna królowa, żona Achaba. Wiecie, Achab to był taki pół na pół, trochę za Bogiem, trochę za Baalem. Ale jego żona tylko za Baalem. Niektórzy wiedzą, o co chodzi, jak to jest w doświadczeniach, w rodzinach, tak? To się jest tylko przeciwko Bogu. Więc ta Izabel była za Baalem. I kiedy Achab, król, powiedział, co zrobił Eliasz z tymi 450 prorokami Baala, że wszystkich skróciło głowę, to ta żona tego Achaba, czyli Izabel, wysłała maila do Eliasza. Dzisiaj by to zrobiła. Nie, może messengerem, jeśli miała. Może SMS-em. Biblia mówi, że posłała posłańca. Tamtejsza poczta, tamtych czasów. I mówi, jutro o tej porze zrobię to samo z tobą, co ty z tymi 450 prorokami Baala. I my kiedyś studiowaliśmy tą historię o depresji proroka Eliasza, o jego doświadczeniu, on się przestraszył tym, że uciekał. Ale chcę, żebyśmy zwrócili uwagę na taką rzecz. Jeśli kogoś Bóg obdarowuje swoją łaską i przyjmuje tą łaskę, bo każdy cud wydarzył się dzięki Bożej łasce, nie dzięki pobożności Eliasza, uwaga, ale dzięki Bożej łasce sprowadzał ogień z nieba. Nie dzięki jego własnej pobożności i sprawiedliwości zaczął padać deszcz, ale dzięki Bożej łasce. Ludzie, którzy byli, którzy umarli, a Eliasz wzbudzał z umarłych, to tylko dzięki Bożej łasce się wszystko działo, ponieważ Boża łaska, łaska Boża była na Eliaszu, była w nim. I kiedy ta Izabel mówi, jutro, za 24 godziny, nie żyjesz, to pytanie moje takie jest, co się stało dobę później, 24 godziny później, Eliasz dalej żył. 72 godziny później, Eliasz dalej. 3 dni później, Eliasz dalej. Tydzień później, Eliasz dalej. Miał umrzeć już 24 godziny, minął rok, a Eliasz umarł? Nie umarł. Minęły 2 lata, Eliasz nie umarł. Minęły 10 lat, a Eliasz nie umarł. Minęło 100 lat, Eliasz nie umarł. Minęło 1000 lat, 2000 lat, 3000 lat i Eliasz nigdy nie umarł. Ludzie, którzy są pełni łaski, nie muszą bać się wroga.
Nie musimy się bać, jesteśmy pełni łaski tego, co wróg szepcze do naszego ucha, wysyła maila, nie wiem, SMS-a, albo mówi nam prosto w twarz, będziesz chory, nie uda ci się, nic z tego nie wyjdzie, nikt cię nie kocha. Nie musimy temu wierzyć, bo żadna z tych rzeczy, jakie powiedziała Izabel, się nie wydarzyły w życiu Eliasza. Bo kiedy jesteśmy pełni Bożej łaski, to Bóg nie tylko nas strzeże, ale zrobi coś, co zawstydzi wroga na każdym froncie. Ktoś może mieć takie amen tutaj, tak? Dlatego tak bardzo potrzebujemy Bożej łaski. Dlatego tak bardzo potrzebujemy Bożej łaski. Popatrzmy na jeszcze jedno miejsce z Biblii, które czytaliśmy tydzień temu. To jest fenomenalne miejsce, to jest Ewangelia Łukasza. 5 rozdział i pierwszych 11 wersetów. Czytaliśmy to tydzień temu. Ja chcę tylko to przypomnieć. Pewnego razu, gdy on stał nad jeziorem Genezaret, tłum tłoczył się dookoła niego, by słuchać Słowa Bożego. To, co mi się podoba w tym wersecie, to to, że Jezus stał nad jeziorem. Jeśli Jezus stanie przy jakimś miejscu, to miejsce może być poruszone. Kiedy Jezus jest nad jeziorem, to coś może się wydarzyć niesamowitego w tym jeziorze, wokół tego jeziora, na tym jeziorze. Kto to był, który tam stał? To ten, który dopiero co został ochrzczony w wieku dorosłym? To ten, który w tym samym roku został napełniony Duchem Świętym? To ten, który to dopiero zaczął nauczać i stał nad jeziorem i przez chwilę pomyślmy o tym jeziorze, bo wiesz, że ono może coś tam reprezentować, symbolizować, przedstawiać. Jezioro Genezaret jest najniżej położonym na świecie słodkowodnym jeziorem. Chyba ponad 200 metrów poniżej poziomu morza. Ponad 20 kilka gatunków ryb jest zidentyfikowanych, że tam żyją. Od setek, tysięcy lat tam je łowią. Ma 21 metrów kilometrów długości, tak? Około 13 metrów szerokości, około 45 albo więcej głębokości. I nad tym jeziorem stanął Jezus. To, co bardzo mi się podoba, to było jezioro jak każde inne, kiedy byśmy na nie popatrzyli. Jak ktoś był w Izraelu, widział to jezioro, my wydaje się, że mamy podobne. Że jest wiele innych podobnych jezior. Ale uwaga, jeśli Jezus, pełen łaski, pełen Ducha Świętego, pełen mocy, jako Syn Boży, staje nad jakimś miejscem, coś tam może za chwilę się wydarzyć. I czytamy, że kiedy on stał nad tym jeziorem Genezaret, czy jeziorem galilejskim, tłum tłoczył się dookoła niego, by słuchać Słowa Bożego. To jest fenomenalne. Ponieważ ja zadaję takie pytanie, kto kazał tym ludziom przyjść, by słuchać Jezusa? Uczeni w piśmie? Faryzeusze? Król Herod? No kto? Chrześcijaństwo jest dla chętnych. Nikt nie kazał im pójść, by słuchać Jezusa, a jednak jeśli Jezus pojawił się nad jeziorem, Biblia mówi, rzesze, tłumy, nikt nie liczył tych tłumów, tu nie ma żadnego opisu, ile było tych ludzi, tłoczył się dookoła niego, po co? By słuchać kazania. Wow, to jest kaznodzieja. Kaznodzieje pełni łaski. Bóg używa takich kaznodziejów, że ludzie chcą słuchać tego, co mówił ten kaznodzieja? Tłoczył się dookoła niego. Było ich tak dużo, że Jezus nie miał gdzie głosić. I co Biblia mówi dalej? Ujrzał dwie łodzie stojące u brzegu jeziora, a rybacy wyszedłszy z nich pukali sieci. Popatrzmy na ten werset, bo on mówi coś bardzo ciekawego, że były dwie łodzie. Józef Flawiusz, historyk żydowski, twierdzi, że mniej więcej w tych czasach było znanych ponad 200, około 230 kutrów rybackich, czy też większych łodzi rybackich, które cały czas łowiły ryby. Ponad 200 łodzi znanych z historycznych źródeł, a oto stoją tu tylko dwie, a Jezus wybiera jedną. To jest łaska. Że Jezus przychodzi nad jezioro, przychodzi tam, gdzie my jesteśmy blisko i mówi, twoją łódź chcę. Słyszałem pewną historię. Pewien misjonarz mieszkał w Monte Carlo. W Monte Carlo jest ponoć rodzina książęca. Jakiś książę mieszka. I Monte Carlo, jak ktoś był,
to nie jest duże miasto, bardzo takie skupione, ale bardzo bogate. Tam najbogatsi, co mają najlepsze jachty, najbogatsi, najlepszymi samochodami tam przyjeżdżają. I ten misjonarz miał Volkswagena Garbusa, Beetle taki Volkswagen Garbus. I to był ponoć jedyny Volkswagen, który jeździł wtedy po ulicach Monte Carlo. A książę Monte Carlo wymyślił sobie, że chciałby kupić taki samochód. Taki samochód. I kiedy zobaczył, że taki samochód w jego księstwie Monte Carlo się jeździ, parkuje, to znaleźli właściciela i to był ten misjonarz. I ludzie z Secret Service przyszli i mówią: przepraszamy pana bardzo, czy na jeden dzień wypożyczyłby pan samochodu księciu Monte Carlo? A on mówi: no nie wiem. Ale się zgodził. I mówi, wzięli jego samochód, wyprali tapicerkę, umyli, położyli niemalże nowy lakier, wiecie, wyczyścili. On tak wyglądał elegancko, po to, żeby książę mógł przejechać się tylko przez kilka godzin. Mówi, kiedy wrócili mi mój samochód, myślałem, że mam nowy. Ale tu jest coś więcej. Piotr, do którego należała ta łódź, ten kuter rybacki, ta łódź, sam Jezus mówi, czy mógłbym użyć twojej łodzi? I co wypadało Piotrowi powiedzieć? No jasne, no pewnie. Jeśli król tego świata prosi nas o nasz samochód, czy o naszą łódź, to warto jest pożyczyć. Ale kiedy król królów, pan panów, jedyny prawdziwy, święty, żywy Bóg, Jezus Chrystus własnej osobie mówi, czy mogę użyć twojego samochodu, twojej łodzi, twojego mieszkania, twojego domu? Czy mogę użyć tego, co ty masz, twojego warsztatu? Czy mogę użyć twojego biznesu? Czy mogę użyć twojego biurka? Czy mogę użyć, to powiem tak, warto się zgodzić. Warto się zgodzić. Piotr nie wiedział, co się za chwilę wydarzy. On myślał, no mistrz prosi, no trzeba pożyczyć. I Biblia mówi dalej, wszedłszy do jednej z tych łodzi należący do Szymona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu i usiadłszy nauczał rzesze z łodzi. Myślę, że to musiało być jedno z najciekawszych nauczań, czy wykładów, czy kazań Jezusa Chrystusa. I kiedy Jezus skończył, kiedy przestał mówić, zawsze kiedyś kazanie się skończy, więc nie martwmy się. Zawsze kiedyś kazanie się kończy. I kiedy przestał mówić, to spróbujmy wyobrazić sobie, spróbujmy wejść w życie, w serce, w duszę Piotra. Znamy tę historię. Czytaliśmy ją ci, którzy byli tydzień temu, niektórzy ją czytali. Wiemy, co Piotr odpowiada Jezusowi. Otóż odpowiada, kiedy Jezus mówi, żeby zarzucić sieci i wypłynąć na głębie, to on mówi, mistrzu, całą noc. Nie północy, mistrzu, całą noc. Dalej jest napisane, nie pracując, tylko ciężko pracując. Czyli mówi tak, całą noc ciężko pracując i to nie koniec jeszcze, mówi, nic nie złowiliśmy. Tyle lat głoszę Ewangelię mojej rodzinie i nikt się nie nawróci. Skądś to znamy? Próbuję, modlę się, Boże duchowe przebudzenie w moim domu w Warszawie i ja ciężko pracuję i nikt nie został uzdrowiony. Boże, kładłem ręce na ludzi chorych i nikomu nie pomogło, a niektórym się pogorszyło. Boże, próbowałem Tobie służyć i pastor mnie nie zauważa, nic nie robi, żadnych kierunków we mnie, chodź, pomóż nam służyć Kościele. Piotr mówi, całą noc, ciężko pracując, to wiele godzin, setki minut, naprawdę było dużo. I to ciężko pracując, nic nie złowiliśmy. I tak sobie próbuję wyobrazić tę sytuację, czemu to wszystko Piotr mówi. I ja widzę w tym swego rodzaju usprawiedliwienie się, albo wymówkę, albo taki wyrzut. Panie, to ja ciężko pracowałem całą noc i zamiast pójść do domu, to jeszcze pożyczyłem ci moją łódź, a ty chcesz jeszcze, żebym coś zrobił? Mamy coś takiego czasami?
Jesteśmy zmęczeni, zjechani, wypruci, jak dętka, jak flak. A pastor mówi, przyjdźcie pomóc kościele wcześniej, żeby ustawić krzesła, żeby posprzątać, żeby zaangażować się w taką służbę. Mówisz, no dobrze, przyjdę, ale pastorze, wiesz, że 10 godzin ten weekend pracowałem. Normalnie pracuję w weekend, teraz pracowałem. A tu kaznodzieja, albo jakiś lider, albo przywódca mówi, a może jeszcze zostać dłużej po nabożeństwie, żeby też posprzątać, żeby pomóc, żeby się zaangażować. Piotr mówi, mistrzu, werset 5, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale, jest pewno ale, niech wszyscy powiedzą ale. Kto się cieszy, że Piotr powiedział ale? Jak dobrze, że jest słowo ale. Panie, było ciężko, nic się nie wydarzyło, ale tu dla mnie widzę, że się rodzi wiara w jego sercu. Wiara w sercu Piotra i mówi, ale spróbujemy. Ale może jest jakaś nadzieja, może nic z tego nie będzie, nie wiem o co chodzi, ale, mówi, ale na Twoje słowo zarzucę sieci. Nie wiem, jak to było, nie wiem, jaki był język body language tych wszystkich jego wspólników, wszystkich z innej łodzi, kiedy patrzyli na niego, kiedy Jezus mówi, żeby wypłynął na głębie i żeby zaczął zapuszczać sieci, może wszyscy pukali się w głowę albo dawali znać Piotrowi, Piotrze, ty jesteś ekspertem odłowienia ryb. Nie Jezus, Jezus jest dobry w kazaniach. On jest dobry jako pastor, ale nie jest dobry jako może ekspert od ryb. To ty się znasz. Jesteś synem albo wnukiem rybaka. Twoja rodzina zjadła zęby na łowieniu ryb. I teraz bardzo ważny moment. Zaraz będziemy kończyć. Ale jest bardzo ważna sytuacja. Ponieważ żeby Piotr, jako ekspert od łowienia ryb, ekspert swojej branży, żeby zarzucić sieć, to myślę, musiało coś się wewnątrz jego albo wydarzyć, albo być taka, powinna być taka gotowość, co będzie, to będzie. Jezus mówi, zarzucam sieć. Mogą się śmiać, mogą mnie wytykać palcami, mogą na mnie dziwnie patrzeć, co ludzie powiedzą, a szczególnie moi znajomi, wspólnicy czy przyjaciele, którzy wiedzą, że się ryb nie łowi za dnia i nie łowi się na głębokości. A w ogóle nie ma ryb w tym miejscu, bo całą noc przecież ciężko pracując łowiliśmy, więc nie ma ryb. Nie ma ludzi, nikt się nie nawraca, nie ma uzdrowień. Bóg nie działa w Warszawie, działa może gdzie indziej, ale nie działa tak w Polsce, jak na Ukrainie. Nie działa tak tu, jak nie wiem, w Afryce. Nie działa tu, jak gdzie indziej. Nie działa tak, więc... Więc Piotr, w końcu zarzucając tą sieć, uwaga, musiał naprawdę się uniżyć. O, musiał potężnie się uniżyć. A drugi z Piotra, 5 rozdział, 5 werset, mówi, Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym, co daje głośniej? Łaskę daje. Pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Widzimy, co się tu działo? To, że Piotr, pomimo wszystko, że powiedział, co wiedział, powiedział, jakie miał emocje, to z niego wszystko wyszło. Mistrzu, całą noc ciężko szukał jak najwięcej rzeczowników, przymiotników, wszystkiego, co mógł opisać, że naprawdę on nie jest za tym, że się nie czuje tak, że nie myśli, że w ogóle jest jakby przeciwko. Ale, no może uwierzę, no może jakaś nadzieja. No dobra, żeby już się odczepił Jezus, no to rzucam się. Nie wiem, co było, ale... Kiedy zarzucił tą sieć, to zarzucił dlatego, ponieważ Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje, uniżył swoje serce. Kiedy przychodzi łaska? Kiedy uniżamy serce. Jezus widział jego serce. Jezus widzi twoje serce. Nieważne ile wymówek, nieważne ile tragedii wcześniej, nieważne ile problemów, trudności i tego, że się nic nie udało, bo bez łaski nie musi się udać. Nawet lepiej, żeby się nie udało. Bo bez łaski rzeczy się nie dzieją. Bo jak coś się dzieje bez łaski, nawet jak coś się uda, to i tak później się nie uda. Bo musimy za to płacić. Ale kiedy Bóg działa, to nie musimy się bardzo wytężyć, ale jedno słowo, jedno działanie, przychodzi coś. I Biblia mówi, Bóg przy czym się sprzeciwia, pokorę łaskę daje, i zarzucił, i wyciągnął co? Okazało się, że tam działała łaska. Okazało się, że tak Boża łaska działała, że tyle ryb było,
że już nie był w stanie wyciągnąć. W miejscu, gdzie nie było przebudzenia na ryby. W miejscu, gdzie wydawało się, że nie ma nic. Chcę dzisiaj zachęcić nas. Wiesz, że Duch Święty zachęcić każdego z nas. I powiedzieć taką rzecz. Jeśli cokolwiek modliłeś się o swoją rodzinę i swoje miejsce i o Warszawę i myślałeś, że tu będą wielkie rzeczy i nie było nic, bo nic nie złowiłeś. Bóg mówi, zarzuć swoje sieci. Bóg mówi, wypłyń na głębie. O, na głębie, Panie? Tak, na głębie. Na głębie, tam, gdzie normalnie wydaje się, że nie ma ryb. Trzeba się odważyć i wypłynąć na głębie. I z pokornym sercem, wielkiej pokorze i uniżeniu, słuchać, co mówi Jezus. I kiedy zaczynamy robić to, co Jezus powiedział, nie możemy przyjąć tych ryb. Jeśli to byśmy przełożyli na sytuację Kościoła, to jeden Kościół mówi, słuchajcie, tyle tych ryb, może dam trochę damy tych ludzi, bo się nie mieszczą u nas. A Biblia mówi, że obydwie łodzie się zanurzały. Czyli innymi słowy, tak jakby w jednym kościele mówią, u nas jest tak pełno, takie przepełnienie, takie przebudzenie, takie Boże działanie, a oni mówią, chociaż nam tyle daliście, to u nas też. I mogliśmy kontynuować tę historię, ale chcę zakończyć tym ostatnim wersetem, 11. I chcę, żebyśmy patrzyli na ten werset, ponieważ on mówi bardzo wyraźnie tak, że opuścili wszystko, poszli za nim. Opuścili wszystko i poszli za nim. A wcześniej Piotr jeszcze mówi takie bardzo ważne wyznanie, mówi tak, Panie, odejdź ode mnie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Konfrontacja z łaską sprawia, że rozumiemy i widzimy nasz grzech i nasze słabości. Ale coś więcej, to jest bardzo ciekawe, to mnie bardzo pobłogosławiło, kiedy to zobaczyłem w tym fragmencie. Kazanie nie poruszyło Piotra, żeby wyznać, że jest grzesznikiem. Ale moc Jezusa i cud tak. I o to wierzę, co my potrzebujemy robić. Potrzebujemy mówić o Jezusie, głosić Ewangelię i potwierdzać działaniem Bożej mocy. I niech się dzieją cuda przez nasze ręce, nasze życie. Jezus najpierw mówił, a później coś zrobił. Czy on dużo zrobił? Tylko rozkazał. Za burtę, tam głębiej i już. A kto się namęczył? Uczniowie Jezusa przyszli, bo naprawdę to jeszcze chyba nie byli uczniowie. Oni zagarniali te ryby i patrzyli się. Wow. Czemu? Ja mam jedną odpowiedź, dlaczego oni byli tak poruszeni. Bo jeśli rybak łowi ryby, to znaczy, że zarabia z tych ryb. Dobrze myślę? I jeśli rybak łowi ryby i nic nie zarabia, to źle się ma. Z czego utrzyma swoją rodzinę, utrzyma swoich bliskich, utrzyma siebie. Jeśli nagle zdobywa wiele ryb, może więcej niż by łowił przez cały miesiąc, może dwa, może trzy, może rok, może pięć lat, to mówi, wow, mi się podoba ten Jezus. To mi się podoba to życie w łasce. To mi się podoba to doświadczenie. I Jezus mówi wtedy Piotrowi, nie bój się. On mówi, jestem grzeszny. Tak my często myślimy o sobie, jestem taki słaby. A Jezus zawsze do tych słabych i grzesznych mówi, nie bój się. Mówi, nie bój się, nie lękaj się. I za chwilę mówi, Piotrze, od tej pory to ludzi łowić będziesz. Chcę cię użyć, żebyś łowił ludzi. 11 werset mówi bardzo wyraźnie, oni wyciągnęli łodzie na ląd. Opuścili wszystko. Te łodzie i te ryby i te łodzie. I poszli za nim. Mówią, to jest ktoś, w kim jest łaska. To jest ktoś pełen łaski. My się nie martwimy o nasze pieniądze. Teraz nie martwimy się o naszą pracę. My nie martwimy się o naszą branżę. My nie martwimy się o nasze rodziny. My się o nic już nie musimy martwić, bo mamy Jezusa, a będąc blisko kogoś, kto jest tak pełen łaski, to On jest w stanie w każdym jeziorze złowić ryby. To On jest w stanie wszędzie coś zrobić, żeby zaspokoić nasze potrzeby. Wiecie, czasami słowo nas nie przekonuje, ale finanse tak. Cuda finansowe tak. Czasami to, że ktoś pięknie mówi, nas nie przekonuje, ale kiedy widzimy uzdrowienie, to nas przekonuje. Kiedy widzimy Boże cuda, kiedy widzimy Boże działanie, co dotyka nas, jesteśmy zadziwieni ogromem. I naprawdę już kończąc, dzisiaj troszeczkę dłużej, ale naprawdę kończąc,
Dlaczego tak bardzo lubię ten fragment i czego głosimy już drugą niedzielę, jak Bóg da, może i dalej będziemy mówić na ten sam fragment i o tej samym temacie, o Bożej łasce, bo ten fragment mówi o pięciu cechach, czy o pięć wartości naszej kultury. Tam jest miłość, Bóg kocha człowieka i daje mu słowo swoje i cuda, i ryby, i zaspokojenie. Tam jest inspiracja. O, Piotr jest tak zainspirowany, by pójść za Jezusem. Jego kompani, jego koledzy też stali się uczniami Jezusa, bo stali zainspirowani tym, co usłyszeli i zobaczyli. Tam jest wielka inspiracja, zachęta. Są tak zachęceni. Tam jest łaska. Cały czas o nim mówiliśmy. Tam jest wielka Boża łaska. Tam jest obfitość. Nie było dwie ryby, trzy, dziesięć, dwadzieścia. Tam jest obfitość. I tam jest misja. Jezus mówi, nie chodzi o te ryby, chodzi o misję. Dzisiaj chcę powiedzieć, nie chodzi tylko o to, Bóg zaspokoił nasze potrzeby i rozwiązał nasze problemy. Chodzi o coś więcej. Chodzi o misję. Możemy powstać, będziemy się modlić. Pomódlmy się wspólnie, pomódlmy się razem, pomódlmy się w imieniu Jezusa. Pomódlmy się o Boże działanie. I na początku pierwsze wezwanie będzie takie, jeśli ktoś tutaj jest i nigdy, nigdy jeszcze swojego życia Jezusowi nie powierzyłeś. Mówisz, podoba mi się ten Jezus, który tu jest zgłoszony. Podoba mi się ten Bóg, Bóg pełen łaski i mocy. Bóg, który żyje dzisiaj, Bóg, który nie tak bardzo kocha, że oddał swojego Syna Jezusa za moje grzechy. Ale mówisz, nigdy nie wyznałem Jezusa moim Panem. Nigdy zaprosiłem Go do swojego serca, nigdy naprawdę nie zrozumiałem, że jestem grzesznikiem, potrzebuję pokuty, przebaczenia za moich wszystkich grzechów i przemiany mojego życia. Jeśli jesteś tutaj, mówisz, ja chcę dzisiaj zbawienia, chcę przebaczenia grzechów, chcę, by Jezus mnie zbawił. Kiedy tak stoimy tu przed Bogiem, jeśli to jesteś Ty, mamy zamknięte może oczy, skupieni jesteśmy na Jezusie, to jeśli pragniesz pójść za Jezusem na 100%, jeśli pragniesz podjąć taką decyzję pójścia za Jezusem, możesz tam, gdzie stoisz, podnieść swoją rękę przed Bogiem. To nawet ciemność powiedzieć Ci, Jezu, to ja chcę powierzyć Tobie moje serce, moje życie. Wspólnie razem pomódlmy się taką krótką modlitwą. Módlmy się tak, jako cały Kościół. Jeśli wierzysz w to, że Jezus chce Ciebie dzisiaj zbawić i może Ciebie zbawić, módl się z całą wiarą, jaką masz do Jezusa, do Boga. Módl się tak, drogi Jezu, dziękuję, że Ty czyniłeś cuda i dziękuję, że nadal czynisz. Ja dziękuję, że uczyniłeś cud dla Piotra. Uczyń cud dla mnie. Zbaw dzisiaj moją duszę. Zbaw Jezu mnie dzisiaj. Wyznaję Tobie, że jestem grzesznikiem. Przebacz mi moje grzechy. Zapraszam Ciebie, Jezu, do mojego serca. Oddaję Tobie moje życie. Wyznaję Ciebie moim Panem. Dzisiaj chcę żyć dla Ciebie. Amen. Ale jeszcze jedno wezwanie chcemy dzisiaj zrobić. Jeśli ktokolwiek tu jest i mówisz, Bóg dotyka się przez to słowo mojego serca. I mówisz, chcę być człowiekiem, który żyje w łasce. Nie w tych uczynkach religii, w zakazach, nakazach. W staraniu się być lepszym i świętszym od innych. Ale chcę przyjąć Bożą łaskę. Albo mówisz, nie wiem jak chodzić w tej łasce. Potrzebuję Bożej pomocy. Jeśli to jesteś Ty, za chwilę będziemy się modlić z Tobą i o Ciebie. Możesz podnieść swoją rękę, jeśli to jest Twoje pragnienie, aby Bóg okazał Tobie łaskę. Jeśli potrzebujesz słowa, jednego słowa od Boga, będziemy się o Ciebie modlić. Jeśli mówisz tak, ja potrzebuję naprawdę przemiany w moim życiu, przemiany w moich finansach i przemiany w moim zdrowiu i przemiany w mojej rodzinie i przemiany w moim domu. Jeśli mówisz, ja w końcu chcę przemiany, ja naprawdę potrzebuję tej przemiany, to chcę Ci powiedzieć, to jest przez Bożą łaskę. Jedna rzecz, jaką potrzebuję zrobić, to powiedzieć, Jezu, okaż mi łaskę. Po prostu wezwij imienia Jezus, tam gdzie stoisz, wiesz, okaż mi łaskę. Czy jesteś taki, potrzebujesz modlitwy? Tam gdzie stoisz, możesz podnieść rękę. No z tym podniesieniem ręki, Boże, to ja potrzebuję Ciebie. Potrzebuję Ciebie, potrzebuję Ciebie. Bóg widzi każdą podniesioną rękę. Często tak robimy i chcemy też tak zrobić. Chcemy wszystkie osoby, które podniosły ręce, prosić do przodu. I chcemy razem tutaj stanąć i pomodlić się, aby Boża łaska dzisiaj wylała się z nieba, made in heaven, ta wyprodukowana z nieba Boża łaska, ta przychylność ponaturalna wpłynęła tutaj do Twojego serca, Twojej duszy i Twojego życia, abyś przestał próbować, przestał się męczyć całą noc, czy całe dni, czy całe noce, abyś usłyszał słowa Jezusa. On już stoi nad Twoim jeziorem.
nad Twoim domem, stoi nad Twoją rodziną, On już stoi nad miejscem, gdzie mieszkasz, On już stoi, tu jest wiele ryb, wiele ludzi, których Jezus chce złowić, zbawić i chce Ciebie użyć, ale potrzebujesz najpierw przyjąć Bożą łaskę, uniżyć się przed Bogiem, jeśli byś chcesz zmiany, ale nie chcesz się uniżyć, to chcesz powiedzieć, potrzebujesz się uniżyć jak Piotr. Potrzebujesz wyrzucić z siebie te wszystkie rzeczy, więc Panie, się starałem, Boże, się modliłem, Boże, przecież tyle razy się modliłem, tyle rannych modlitw, tyle wieczorowych modlitw, tyle godzin modlitwy, tyle postów, Boże, zaniosłem, tyle pragnień i tyle działania i naprawdę chciałem dobrze i naprawdę pragnąłem. Ale Bóg mówi, przyjmij łaskę, upokój się i przyjmij łaskę, przyjmij łaskę, będziemy się modlić. Podnieś nasze ręce wszyscy do góry, będziemy się modlić. Panie, dziękujemy Tobie za każdą osobę, która dzisiaj tu jest. I za każdą osobę, która podniosła swoją rękę, każdą, która też tu wyszła do przodu z wiarą i z odwagą, nie wstydząc się, nie bojąc się, ale ufając Tobie. Każdą osobę, która też podniosła rękę i może nie wyszła, Panie, tu do przodu, ale Ty znasz serca, znasz pragnienie i modlimy się, Duchu Święty, tchnij swoją mocą łaski. Niech wiatr łaski Ducha Świętego przejdzie przez, Panie, każde serce, każdą osobę, każdą duszę i każde życie. Panie, modlimy się, byś dał przemiany tam, gdzie jest ona potrzebna. My się modlimy z wiarą w imieniu Jezusa, chcąc przyjąć te przemiany, chcąc przyjąć te zmiany. Panie, daj nam łaskę, daj nam łaskę. Modlimy się, daj nam łaskę. Łaskę przemiany naszego życia. Panie, tak wiele rzeczy przychodzi przez pokutę. Dlatego modlimy się, Panie, o łaskę wyznania grzechów, łaskę pokuty, łaskę przemiany, Panie, w naszym sercu. Panie Jezu, mówimy, niech Twój krzyż wykonuje dzieło w nas. My chcemy umrzeć dla siebie samego. Panie, my nie chcemy być ekspertami od ewangelizacji. My nie chcemy być ekspertami od modlitwy. My nie chcemy być ekspertami od nawet naszej pracy. Ale chcemy, Jezu, uniżyć się przed Tobą i powiedzieć, Panie, chcemy łowić z Tobą to, co Ty chcesz łowić. Panie, chcemy łowić tam, gdzie Ty chcesz łowić. Panie, wierzymy, że jest wiele ryb wokół nas. Ludzi, których Ty chcesz zbawić, wyzwolić, uzdrowić, uwolnić. Panie, modlimy się, daj nam łaskę uniżenia dzisiaj, abyśmy złowili dla Ciebie wiele ryb, wiele ryb, wiele ryb, wiele ryb. I wierzę, że Bóg daje prorocze słowo i mówi tak, że nie widziałeś owoców w swoim życiu przez wiele dni, przez wiele lat, ale przychodzi czas przemiany. Przychodzi czas, kiedy Boża łaska będzie działać. Kiedy Boża łaska będzie działać w Twoim życiu. Przydał takie owoce, o których nie śniłeś, nie marzyłeś. I wiesz, że Bóg mówi do niektórych serc, przestań się starać, zacznij wierzyć. Jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą. Zamiast działać, zacznij słuchać. Wiesz, że Bóg do niektórych mówi, zacznij słuchać, bo mówię do Ciebie, do Twojego serca, co zrobić, gdzie zacząć łowić. Nie chodzi o to, żeby jak najwięcej łowić, ale łowić tam, gdzie są ryby. Łowić tam, gdzie są ryby. Łowić tam, gdzie Jezus widzi wiele ryb. Pod Twoją łodzią, wokół Ciebie. Jest wiele ryb.